Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na pytania do prezydenta. Tradycyjnie gościem naszym jest dzisiaj prezydent Tczewa, Mirosław Pobłocki. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, jak zwykle sprawy bieżące. Może najpierw, jesteśmy tuż po sesji Rady Miasta. Sprawnie przebiegła, niewiele uchwał, tym razem niewiele zmian jakichś poważnych, budżetowych, ale oznajmił Pan na sesji, no chyba dobrą informację, ze sprzedażą mienia komunalnego. Wydaje się, jest bardzo dobrze w ostatnim czasie i udało się sprzedać atrakcyjną działkę w przy ulicy Armii Krajowej po byłym Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak ten przetarg przebiega? Dokładnie tak. Pozostaje mi tylko dodać cenę 2,5 miliona złotych, czyli 200 tysięcy powyżej ceny wywoławczej. Było trzech zainteresowanych. Wygrała firma Gladpol z Tczewa. Myślę, że to dobry wybór, ponieważ jest to ta sama firma, która kupiła wcześniej obiekt masarni, dzisiaj już wyburzony, przygotowany do zainwestowania. Mam nadzieję, że w miejscu byłego już Urzędu Stanu Cywilnego powstanie coś ciekawego na miarę tej lokalizacji. No, miejscowy, lokalny biznes, który wykupuje również tutaj atrakcyjne działki, można tak powiedzieć, to chyba dobrze się dzieje. To dobrze, to znaczy, tak że zewnątrz... w Tczewie też jest potencjał wśród przedsiębiorców, że jest kapitał i że oni się rozwijają. Nic, tylko się cieszyć. Mhm. Jeszcze wcześniej firma Gladpol, właściciel Stanisław Gładysz, kupiła tereny przy ulicy Jagiellońskiej, zdaje się. Mowa przynajmniej o bazie byłej ZKM. I tam też powstały takie no, miejsce usługowo-gospodarcze, można tak powiedzieć. Tak, zgodne z zapisami miejscowego planu, tutaj trzeba dodać, że teren USC jest w planach zapisany jako teren usług, czyli praktycznie bardzo szeroki zakres działalności. Mhm. No i wydaje się, bo właściciel nowy byłej masarni, ale już raczej można powiedzieć działce, działki po masarni, wydaje się, że szybko też realizuje te inwestycje, tak więc szybko można się spodziewać czegoś, jakiejś pozytywnej inwestycji. Należy tak? Tylko zaprosić go tutaj do studia i poprosić o przedstawienie planów. Mam ten pomysł. Mam nadzieję, że pan Stanisław znajdzie czas, tylko tyle. Przetarg na ulicę Nowosłowszczycką jest rozstrzygnięty. Tak. Drugi etap ulicy Nowosłowszczyckiej w ramach tak zwanej schetynówki, czyli rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. Cena 3 miliony 800 tysięcy. Jest to korzystna cena. W budżecie mieliśmy zabezpieczone kwotę 5 milionów złotych, czyli mamy oszczędności. Dofinansowanie z rządowego programu 1 900 000. Pozwoli to zakończyć praktycznie ten odcinek ulicy Nowosłowszczyckiej w całości i połączyć w... Czyli Aleja Kociewska będzie kompletna. Aleja Kociewska będzie kompletna i będzie kompletny też taki okrąg wewnętrzny, co pozwoli na skrócenie czasu podróży i omijanie ewentualnych korków, które mogą się pojawiać w mieście. Ja tak właśnie zauważyłem, że Aleja Kociewska to nie tylko Armii Krajowej może odciążyć. Osoby, które z dworca PKP chcą się przedostać też w rejon Suchostrzyk czy też Bajkowego, to tak naprawdę, panie prezydencie, może również odciążyć Wojska Polskiego No właśnie, taki był cel tworzenia tras obwodowych, takich małych obwodnic, ale wewnątrz miasta. Właśnie ta trasa miała przede wszystkim odciążyć wiadukt na Wojska Polskiego. Myślę, że to się powiedzie. Dzisiaj z ulicy Nowosłowszczyckiej korzysta coraz więcej ludzi. Coraz więcej ludzi mówi, jaki ładny fragment miasta się tutaj pojawił. Drugi etap będzie dokładnie w takim samym kształcie, jak ten pierwszy etap. Będzie oświetlenie na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską? Tak, będą światła. No tylko tyle mogę powiedzieć. Będą światła. Mhm. Ale ta Aleja Kociewska, wiadomo, że będzie taką arterią, że będzie z tego, co się dowiadywałem, a też już robiłem newsa na ten temat do naszego Tczewa, że będzie miała pierwszeństwo przejazdu przed ulicą Żwirki.
Tak, ponieważ ona jakby w układzie ruchu drogowego będzie stała wyżej niż ulica Żwirki, ale będzie niżej stała niż ulica Jagiellońska, ponieważ Jagiellońska jest ulicą wojewódzką i tam jest pierwszeństwo przejazdu. Mhm. Panie prezydencie, no wydaje się, że są właśnie oszczędności, że te właśnie inwestycje drogowe powodują, że zawsze można tych inwestycji zrobić więcej. Czy to tak mniej więcej działa i dzięki temu ulica Wigury będzie zrobiona w całości? Zadanie, które miało być wieloetapowe. Tak, ja tylko jeszcze wrócę do Nowosłowoszczyckiej, czyli Alei Kociewskiej, ponieważ nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Termin realizacji połowa września, także po wakacjach będziemy mieli całą ulicę Nowosłowoszczycką już zamkniętą. Znaczy zamkniętą w sensie otwartą. Inwestycje natomiast, zamkniętą, a drogę tak, jak najbardziej otwartą. Natomiast ulica Wigury rzeczywiście po pierwszym etapie, czyli od Żwirki do Alei Solidarności, mieliśmy oszczędności, co pozwoliło nam na zorganizowanie drugiego etapu, przetargu na drugi etap, czyli od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Wigury, przepraszam, Żwirki. Także w tym momencie też ulica Wigury będzie wykonana w całości. Tutaj też są... No ten fragment Tczewa to ma dobrze. Tam była niedawno remont Andersa, teraz remont Wigury i to uda się zrobić w jednym roku, a przecież była mowa, że 2 lata, może nawet więcej. I teraz jeszcze będzie Nowosłowoszczycka. No to tutaj komunikacja będzie naprawdę... Mam nadzieję, że wykonawca stanie na wysokości zadania, zwłaszcza, że wykonawca jest znaną firmą, jest to Strabag, czyli uznana marka. Liczymy też na dobrą jakość. To też ciekawa rzecz, bo Strabag właśnie wygrał Wigury i wygrał również Nowosłowoszczycką. Może dlatego ta cena była tak korzystna dla Urzędu Miasta, bo praktycznie w jednym miejscu... Mając już bazę jakby tutaj w Tczewie, łatwiej mu było zorganizować zaplecze do kolejnej inwestycji. Wigury i tuż obok Nowosłowoszczycka, czyli Aleja Kociewska. Jak to się mówi, rzut kamieniem. Rzut kamieniem będzie wykonywana przez jedną firmę. No to wypada tylko czekać i wtedy się cieszyć z tej ulicy. Jak już będzie, to już wszyscy zapomną, jak było kiedyś. Tutaj ciekawy temat. Miasto rozmawia ze starostwem powiatowym na temat budynku przy ulicy Targowej. To jest były internat ośrodka szkolno-wychowawczego. Tak. W jakim celu rozmawiacie? Co tam ma być? Co tam ewentualnie mogłoby być? Internat stoi pusty. Nieruchomość jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim przepiękny park, duża działka i budynek, który jest już zaniedbany, bym powiedział, wymaga nowej funkcji, nowego jakby użytkownika. No ale z drugiej strony sprzedać coś takiego to strasznie... Nie myślimy o sprzedaży. Powiem tak, na razie podjęliśmy takie wstępne rozmowy, naprawdę bardzo wstępne, z panem starostą na temat możliwego wspólnego zagospodarowania tej nieruchomości z przeznaczeniem na cele społeczne. Dlaczego ja mówię o sprzedaży? Bo starostwo próbuje to sprzedać od lat, nie wiem, 5 co najmniej? No bezskutecznie i myślę, że trudno będzie pozyskać nabywcę na tak dużą nieruchomość. Natomiast... To też nietypowe, jeśli chodzi o funkcję, tak? To był były internat. To tak jakby ktoś starą szkołę chciał sprzedać... Panie redaktorze, funkcję zawsze można zmienić, natomiast problem polega na tym, że jest to nieruchomość położona jakby z boku, co dla pewnych funkcji jest to korzystne. Myślimy w tej chwili, tak jak powiedziałem, o funkcjach społecznych, jakiś dom pomocy społecznej, być może dom pomocy dla małych dzieci. Tutaj jest kilka jakby tematów rozważanych. Pamiętajmy o tym, że powiat ma pewne kompetencje, ale również miasto ma pewne kompetencje, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. Próbujemy znaleźć jakiś wspólny język. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie miejsce, ośrodek, nie chcę tego nazywać po imieniu, czy to noclegownia, czy innego rodzaju dla bezdomnych, też jest rozpatrywany w tych funkcjach społecznych? Też jest rozpatrywany, aczkolwiek, jeszcze raz podkreślam, rozmowy są na bardzo wczesnym etapie i trudno w tej chwili jeszcze przesądzać, do czego doprowadzą. Być może się okaże, że możliwość aby współdziałania zarówno powiatu, jak i miasta jest trudna do zrealizowania i rozmowy się niczym nie zakończą, a być może zakończą się jakimś porozumieniem. Zobaczymy.
No myślę, że do porozumienia tutaj dojdzie. Na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy. Tak, tak, no bo przecież chodzi o coś, co jest pustostanem, co straszy, co jest zaniedbane i no jest taka faza, że już wiadomo, że tego sprzedać się nie da. No i właśnie, no a władze lokalne są po to, czy to powiatowe, czy gminne, żeby jednak takich miejsc znajdować im funkcję. Chcemy pomóc tutaj powiatowi w realizacji zadań, które służą mieszkańcom. Mhm. To jeszcze o konkursie Czyste Powietrze Tczewa. Nie wiem, która to już edycja, ale no już kilka ładnych lat. Trzecia albo czwarta. Rzeczywiście to jest kolejna edycja konkursu. Konkursu, którego celem jest pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na likwidację lokalnych kotłowni węglowych. Poprzednia edycja rok temu zakończyła się pełnym sukcesem. Do tej pory udało się zlikwidować około 140 kotłowni lokalnych, wprowadzając na to miejsce inne źródła energii, bądź gazowe. Mieliśmy przypadek jednej studni, jednej pompy cieplnej, bądź przyłączenie do tak zwanej miejskiej sieci ciepłowniczej. Czyli wszystko zmierza ku temu, żeby powietrze w Tczewie było coraz czystsze. Jak najmniej czarnych dymów z komina. Czyli to jak najmniej czarnych dymów. To jest dymów. Oczywiście skierowane i do wspólnot, i do też indywidualnych... Do prywatnych właścicieli, do zarządców budynków. Generalnie chodzi nam o to, żeby wszystkie kotłownie węglowe zlokalizowane, głównie na Starym Mieście, bo tutaj jest jakby preferencja na Stare Miasto, znaczy preferencja w tym sensie, że jeżeli będzie więcej wniosków niż możliwości sfinansowania, to kotłownie ze Starego Miasta będą miały pierwszeństwo, żeby po prostu się tego pozbyć. Mhm. Wszystkim nam chodzi o to, żeby powietrze było coraz lepsze. A proszę jeszcze może powiedzieć, ta dopłata to jest 50% takiej? Znaczy powiem tak, na tym etapie nie chciałbym mówić, ponieważ nie mamy jeszcze podpisanej umowy z funduszem. I źródła jakby finansowania są różne, to znaczy w zależności od tego, jakie to jest źródło ciepła i tak dalej, poziom dofinansowania jest różny. Nie chciałbym w tym momencie jakby wprowadzać słuchaczy w błąd, rzucając jakieś hasło, że to będzie na przykład 30% dofinansowania. Odsyłam do regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej wrotatczewa.pl. Ale to jest, z tego co pamiętam, bardzo często blisko połowę. Znaczy to tam jest różnie, tak, dokładnie. W praktyce. Panie prezydencie, ja teraz w tym momencie chciałbym przypomnieć, że ta audycja jest również po to, żeby bezpośrednio kierować pytania do prezydenta, które ja po prostu postaram się odczytać. No jeśli nie będą tak bardzo długie, bo mam tutaj kilka pytań, prosimy nadsyłać do prezydenta pytania na adres tetka@tetka.pl. Jeszcze raz o tym przypominam, staram się w każdej naszej audycji. No i mam tutaj takie dwa pytania do prezydenta. I one są dość długie, no ale postaram się szybko odczytać i jakby wyjaśnić. Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak uruchomił jawny, publiczny rejestr umów, dzięki któremu każdy ma możliwość zapoznać się ze sposobem wydawania publicznych pieniędzy. To jest drogą internetową, wchodzimy na taką stronę i widzimy każdą umowę, nie tylko jakby urzędu, czy nie tylko te wielkie wydatki budżetowe, które są zapisane w budżecie, ale każdą nawet drobną umowę dotyczącą małych inwestycji, dużych, imprez miejskich, drobnych zleceń, także i kwot, także nawet rachunków za telefony komórkowe i to wszystko jest na tej stronie, jak to nie tylko Urząd Miasta Starogard, ale na przykład tamtejszy OSIR, Ośrodek Sportu, tamtejsze takie na przykład jak u nas Centrum Kultury i Sztuki, każdą małą umowę muszą tam jawnie zamieścić i taki rejestr istnieje. Czy miasto Tczew zamierza wprowadzić podobny rejestr w podobnym celu? Tak pyta Telewic. Znaczy powiem tak, taki rejestr jest, on nie jest tajny, on jest jawny, każdy jakby, jeżeli chciałby się dowiedzieć, to może takie zapytanie złożyć, ale rozumiem, że intencją tutaj słuchacza jest to, żeby taki rejestr był w internecie. Nie wykluczam, że rozważę i taki rejestr rzeczywiście też umieścimy wzorem Starogardu.
Mhm. Tutaj nie ma nic do ukrycia. Tak, czy że prezydent jest... już się spotkał z takimi tutaj propozycjami, pytaniami? Nie, czy nie. Czy też, że inne właśnie gminy tak postępują? Wiem, że w innych miastach też jest, aczkolwiek nie jest to jeszcze powszechna praktyka, to są pojedyncze praktycznie miejscowości. Możemy to w Tczewie również ostatecznie prezydent umieścić. Nie wyklucza, że coś takiego... Nie, nie, tak jak powiedziałem, to nie jest nic tajnego, tam nie ma żadnych tajemnic, sensacji, także możemy to upublicznić. Panie prezydencie, no i tak w ostatnim czasie, także w mediach i tych internetowych, i w gazetach naszych lokalnych, troszeczkę emocji wywoływały wybory do rad nadzorczych spółek miejskich. I to jest drugie pytanie telewidza, a w związku z tymi uzupełnianiami, czy też tworzeniem rad nadzorczych, w mediach podobno prezydent wypowiadał się tak. Wysłałem zapytanie do członków Porozumienia na Plus, kto chciałby brać udział w pracach Rady. Spośród około 10 osób wybrano te, które były najbardziej aktywne w czasie kampanii wyborczej i najbardziej przysłużyły się na wynik wyborczy PNP. I to są słowa prezydenta, tutaj pana właśnie, które zacytowane są z gazety. I teraz telewidz prosi o wyjaśnienia. Czy pod uwagę była brana wyłącznie aktywność w czasie kampanii wyborczej? Jaka to była aktywność? No i czy były brane pod uwagę jakiekolwiek inne kompetencje potrzebne do zasiadania w radach nadzorczych? Telewidz nie do końca przeczytał artykuł w gazecie, ponieważ w artykule tam się mówi wyraźnie, że podstawą brania udziału w pracach Rady Nadzorczej jest zdanie egzaminu państwowego i posiadanie stosownych kompetencji do bycia członkiem Rady. Także to nie jest tak, że każdy może być członkiem Rady Nadzorczej, tylko osoby spełniające wymogi przepisów prawnych. To jest jakby taki ogólny komentarz. Natomiast co do tych emocji. Ja już się wypowiadałem na ten temat, że dziwię się troszeczkę, że ta sprawa budzi takie emocje, ponieważ jak sięgam pamięcią od początku praktycznie powstania spółek miejskich, i nie tylko miejskich, bo w przypadku spółki powiatowej tak samo było. Podział miejsc w radach nadzorczych był podziałem należącym do klubów radnych rady. Tak było jeszcze za prezydenta Odyi, tak jest również za mnie. Różnica, która się pojawiła 5 lat temu, była taka, że po raz pierwszy pojawił się termin koalicja-opozycja. Do tej pory tego nie było. Przynajmniej nie było sformalizowanych koalicji i opozycji. W poprzedniej kadencji Rady po raz pierwszy w formie pisemnej zostało sformalizowane porozumienie koalicyjne, które określało również podział miejsc w radach nadzorczych proporcjonalny do ilości radnych posiadanych przez kluby biorące udział w koalicji. I wówczas to nie budziło żadnych emocji. Dzisiaj, kiedy ci radni, ci przedstawiciele pewnych klubów zostali odwołani, na to miejsce zostali powołani inni, nagle się pojawił temat larum, coś się złego dzieje. Nic złego się nie dzieje. W tej chwili w mieście rządzi koalicja PNP-PO. Taki jest fakt. W powiecie jest to inna koalicja. I w spółkach miejskich akurat PO, PNP dokonuje podziału. W powiecie będzie to dokonywał starosta, jeżeli chodzi o spółkę Szpitale Tczewskie. Co do naszych miejskich spółek, są to dokładnie 3 spółki. W sumie w każdej spółce są rady nadzorcze 4-osobowe. Mamy 12 miejsc w radach nadzorczych. W jednej spółce prawo do wytypowania członka posiada załoga. W związku z tym do podziału jest w obrębie koalicji 11 miejsc. Mhm. I te 11 miejsc zostało podzielone w porozumieniu koalicyjnym w ten sposób, że 7 miejsc ma Porozumienie na Plus, 4 miejsca Platforma Obywatelska. Zależne to jest od ilości posiadanych radnych. Wróćmy jeszcze teraz do pytania, bo tu pan prezydent szeroko jakby momencie, to wszystko wyjaśnił. Ja chcę jakby w pełen obraz pokazać, żeby nie wracać ciągle do tego samego tematu.
Te siedem miejsc, jeżeli chodzi o Porozumienia Plus, zostało podzielone w ten sposób, że rzeczywiście wystąpiłem do swoich członków z zapytaniem, kto chce brać udział w pracach Rady Nadzorczej, przypominając, że wszyscy chętni muszą mieć te uprawnienia ministerialne. Zgłosiło się 50% więcej osób niż miałem miejsc i miałem w tym momencie mały dylemat, w jaki sposób z tych kilkunastu osób wybrać te siedem. I dodatkowym kryterium pomocniczym było to, była jakby aktywność w czasie wyborów. To jest zrozumiałe przecież. Jedno z kilku kryteriów, tak? Pomocnicze bym powiedział, bo podstawowym jest kwestia posiadania uprawnień ministerialnych. Te siedem miejsc, ta liczba radnych w Radzie, to jest efekt dobrej pracy w czasie kampanii wyborczej i dobrej pracy w ciągu ostatnich 4 lat. Wiadomo, że nie wszyscy z kilkudziesięciu osób, którzy są członkami Stowarzyszenia Porozumienia Plus, w różnym stopniu się przyczynili do tego sukcesu. Stąd też tym dodatkowym kryterium była aktywność w pracach w czasie kampanii wyborczej. To ważne, że to dodatkowe kryterium. A co wzbudziło tyle emocji? Nie wiem dlaczego, mówię, bo podejrzewam, że w pozostałych ugrupowaniach podobnie wytypowali swoich przedstawicieli do rad nadzorczych. No, mnie to aż tak bardzo nie emocjonuje, bo no, jeśli to należy do prezydenta, wybór tych osób, to prezydent nie bierze nikogo obcego, tylko kogoś, komu ufa i z kim współpracuje, więc aż tak mnie nie dziwi. Natomiast to jest pytanie zasadne o te kompetencje. Tutaj jest zdecydowanie, jak powiedziałem, trzeba zdać egzamin, który jest egzaminem państwowym. Nie jest to łatwy egzamin, bardzo wiele osób nie zdaje tego egzaminu. To jest egzamin porównywalny z egzaminem na radcę prawnego, na biegłego do wyceny nieruchomości. Niewiele osób posiada takie uprawnienia. Panie prezydencie, to na koniec jeszcze naszej rozmowy zaprośmy na Dzień Komunalnika, ale na takie wydarzenie, może nie najważniejsze, bo to zawsze koncert czy sam festyn, będzie Adarusowicz, przypominam, ale powiedzmy, co ciekawego się wydarzy jeszcze na Dniu Komunalnika, albo coś specjalnego przygotowaliście? Tym razem już po raz trzeci, to już się stała taka tradycja, że organizujemy festyn z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i Pracownika Służb Komunalnych, czyli urzędnicy i komunalnicy dla mieszkańców. To jest duża impreza. Ci, którzy byli rok czy dwa lata temu, wiedzą, że czeka tam dużo atrakcji. I rzeczywiście oprócz wieczornego koncertu Ani Rusowicz, a wcześniej Czarnych Kwiatów, mamy od godziny praktycznie 12 mnóstwo imprez na placu dla wszystkich, jeżeli chodzi o rodzinę. I dla małych, i dla nieco starszych. Liczne konkursy, zabawy. Będzie też element kulinarny, bo to też stała się taka tradycja. Co prawda tym razem chyba nie będę gotował. Planujemy, to tak wstępnie powiem, aby tym razem w roli kucharzy wcieliły się dzieci. Aha. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy nie będzie prezydenckiej zupy rybnej? No nie może być co roku, bo to staje się wtedy nudne. Natomiast chcemy zawsze coś nowego pokazać. Z takich standardów, sam się uśmiecham do tego słowa standard, będzie licytacja samochodu prezydenckiego. W tym roku będziemy licytować busa. Cena wywoławcza 2000 zł. Dla tych, którzy znają urząd, to jest ten niebieski bus, który jeździł przez ostatnie kilkanaście lat w dobrym stanie technicznym. Zapraszam do udziału. Swoje wyjeździł, ale jeszcze jest w takim stanie, że będzie jeździł jeszcze wiele lat. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. 2000 warto wyłożyć za ten samochód. O, podejrzewam, że jak to taka publiczna licytacja, to może potrzeba będzie troszkę więcej. Panie prezydencie, dziękuję za wyczerpujące informacje, na pytania. Telewizom jeszcze raz dziękuję państwu. Przypominam, że można nadsyłać na nasz adres. Dziękuję również za zaproszenie na Dzień Komunalnika. 30 maja. Moim państwa gościem był dzisiaj prezydent Mirosław Pobłocki.